Wiesz, zero skill mordo, nie tacy byli. I wiesz o co chodzi? Okej, okay. Jako że nie ma Andrzeja, bo ma ciężką operację odbytu, mamy chwilę świętego spokoju, mam swoją kamerkę, ale bez stabilizacji, to coś wam opowiem o aucie, bo pewnie niewiele o nim wiecie generalnie. Sierra 9.2, z tyłu zawieszenie Scorpio 9.2 do 9.4 bodajże. Po środku, właściwie poza kubłami, zegarami i hydrołapą, która jeszcze nie działa, niewiele ciekawego. Z przodu zawieszenie Scorpio MK3, czyli 9.4 do 9.8. Belki prawdopodobnie nie zobaczycie, a może i zobaczycie. O. Pod maską Delhac, odprężony milimetrową przekładką. Turbina Saba 9000 albo 900, szczerze powiedziawszy nie wiem, po pseudoregeneracji, ale pompuje. Na wydechu AFR i EGT, to jest EGT, tamto jest AFR, wydech puszczony na bok. Co my tu jeszcze mamy z Forda? Właściwie niewiele, wspomaganie Opel Astra 3 czy inne gówno, ale działa, jest elektryczne, więc nie pobiera napędu z silnika, przynajmniej nie bezpośrednio. Alternator Omega V6, 2.6 czy coś takiego, bo to pobierało za dużo prądu. Co tu jeszcze mamy? Poduszki silnika poliuretan zrobione przeze mnie i jeszcze się nie urwały, czyli jest ok. Regulator ciśnienia paliwa Chińczyk działa. Dla urozmaicenia cewki z Fiata, bodajże 1.4 T-Jet czy coś takiego. Kolejna rzecz, która sprawia, że to jest mniej Sierra, więcej nie wiadomo co, to jest intercooler Iveco. Chłodnica oleju AliExpress, stożek, który jest chuja warty, rozpórka custom made by me, zawieszenie, to ciężko będzie zobaczyć, ale może coś się uda, chuja się uda, Bilstein Wolf Cosworth, bardzo przyjemnie się to sprawuje w tym aucie. A poza tym co? Skrzynia seryjna, wał seryjny, dyfer Scorpio zaspawany, 3.64 czy coś koło tego, łożyska przebijane z tyłu na pałę. I jeśli poprzedni filmik, w sensie ten, który zrobiłem przed chwilą, będzie na karcie i będzie działał, to zobaczycie, że na dwójce auto w stanie jest się zebrać i zadymić. No to tak z grubsza, co jest w aucie. A z tyłu pompa paliwa także AliExpress. 5-barowa 280 litrów wedle Chińczyka. Swirl pod, tak. Gaśnica kilogramowa. Działa. Kubły no name, pasy no name. I tyle na razie. A co będzie dalej, to zobaczymy, bo... Co? Koła z Audi, tak. Kolejny element fordowski na tym samochodzie. Oczywiście pompa hamulcowa także Scorpio, żeby nie było. Z większym tym czarnym gównem serwem. Z serwem. No i co, chłodnica również jest Scorpio, żeby nie było za łatwo. No i tyle, więc Sierra to jest tylko z zewnątrz, prawdę powiedziawszy.